Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagramy w Need for Speed Underground 2 i kontynuujemy sobie naszą karierę naszym żółtym rumakiem z napędem prawdopodobnie na przód. Także trochę lipa, ale mam nadzieję, że się mylę z tym napędem. No nie, bo jak dostawiłem go do ściany, to dymiło z przodu, więc... A to jest łatwo sprawdzić, bączka będę kręcił. Na co to ma napęd? Na przód, niby, ale... W ogóle się to dziwnie auto zachowuje. Bo na przód, bo na tył to powinien go ten... No nic, dobra, walić ten napęd, zobaczmy, czy da się drifta wygrać tym. Akceptuj, zobaczymy, co tu wyjdzie. Jak nie, to wywalam to auto. O, ktoś tu jedzie tym samym. Nie no, da się coś zrobić. Na jakie zasadzie te auto driftują? Nie no, ale ciężko już jestem. To jest tylko ten poślizg zrobiony, a to nie jest ten drift taki prawdziwy. To jest poślizg taki do zwalniania. Nie podoba mi się auto za bardzo. Jeśli o to chodzi, chyba pójdę zdemontować te części i wezmę to inne. No niby jedzie dobrze, ale kurde, mam dylemat, co z tym zrobić. Check it out. I've just gone through the latest offers, and here's what I think is worth looking at. Co? Decide who you want to sign with. Zbuduj samochód, znajdując się na drugiej okładce. Zapisz się za wygrany w URL-ach. Aha, mam tego nowego. O, właśnie. Mam nowego tego. Sponsora? Warunki medialne, dodatkowe wymagania. Na dwóch okładkach DVD. Aha, bo to w tym sensie było na okładkach. Samochód musi znajdować się na dwóch okładkach. Okej. Darmowy pojazd. Darmowy pojazd jakiegokolwiek salonu w Bayview. Wezmę sobie to. Tak. No ja miałem darmowy pojazd z tego i dlatego ja ten... Nic nie zapłaciłem za tą brykę. Kurczę, to chyba nie będę jej zmieniał, tylko je przemaluję. To jest ciulowy kolor. Ale mi tego nasrało teraz. Dobra, jedziemy do sklep z karoserią. Zobaczymy, czy się da kolor zmienić. Lepiej by było na czarny, ewentualnie gra na niebieski. Na pewno żółtym nie będę jeździł. Bo się źle z tym czuję. Kopa to auto to ma. Ten co w ogóle robi, jaki załamany wjechał sobie w słupek. Kurde, jak to jeździ. Wejdź do sklepu. W ogóle jeżdżę jak jakiś połamaniec teraz. Przedni zderzak, progi z poliery, maska, reflektory, lusterka, końcówki wydechów. Co? Nie ma koloru? Troszeczkę mu tu... Obniżymy to. I tył, bo tył, ja widzę to. Musi być ładny. Ale tak skromnie. O tak troszeczkę, żeby coś było. Spolierów nie mogę, maska jest gówniana i tak. Wloty powietrza na dachu. Na dachu to ma ten. Taki mają stradzianie jakieś wloty powietrza. Światła są ogólnie tu kijowe, bym sobie zmienił. To widzę, że lepszych nie ma. Chociaż to są
Złote fabryczne. Te są fajne. Te są lepsze już. Dobra, tylnie. Te są normalne. Te są śmieszne. Biorę. Lusterka. To szerokie, żeby było dużo widać. O, to są szersze. O, takie oto, jak w tym. Jak w autobusie. Nie, o właśnie, ciekawe, czy takie autobusowe. Okrągłe lusterka. Spoko. Końcówka wlotu wydechu. Nie, no pierdoły, tak mi nie trzeba. Tak, chcę powrócić do trybu zwiedzania. Okej. Okay. Jakoś teraz zdzierżę przynajmniej ten kolor. Gdzie by teraz tu pojechać? To make them happy, you're gonna have to build your car up to 3 stars. Now you know what to do. I'll hit you up later. Okay, gdzie by tu jechać? Nie wiem, wezmę sobie tu ten wyjście i zobaczę, co tu jest. A, sorry! Nie chciałem w ciebie uderzyć. Co tu jest za wyścig? Zobaczmy. Street X nagroda. Co tam gościu? Chce z nami. Bla bla bla. Jedziemy. Koniec gadu. Tyle poplania. Zobaczymy, jak się to autko sprawdzi w wyścigach takich. Z innymi. Dobra, na razie tak pojadę łomnie, żeby było. Aha, tu będzie ten gościu, co tego wszystko uderza. On będzie jeszcze wygrywał pewnie. No, póki co tak jest. No śmiesznie trochę. W ogóle ta trasa jest beznadziejna. Okej. Oni tym uderzaniem wygrywają. Coś czuję, że muszę to odnowić. Od nowa dać. Okej, jeszcze raz, bo to widzę, że... Nie wiem, z tych zakrętów nie umiem jakoś tak wykonywać szybko, tak szybko jak oni. Nie no, to jakiś nowy styl jazdy czy coś, że wszyscy jadą prosto na zakręcie? Nie rozumiem tego. Chyba mi te zderzaki to coś zawadzają. Albo progi. Taki brzydki dźwięk wychodzi. W ogóle jaką przewagę teraz nad nimi. A jak dobrze wiemy, taką przewagę jest łatwo też stracić, także muszę uważać. Kurde. Co ja zrobiłem? Nic mądrego, nie mnie doganiają. Jejku, jak jestem zrypany. Taką mieć przewagę i zaraz będą mnie doganiać. W ogóle po kiego się patrzę na tą minimapę cały czas. Patrz, idioto, na drogę. Ten już jest zaraz na tym zakręcie. Muszę taką ósemkę robić. Zakręt jeszcze luźny, ale... Kurde, znowu zawadziłem. Zmieniłem auto, nie wyczułem w ogóle jazdy. Kij, będę jechał jak oni. Dobra, mi to jakoś nie służy. Ale to już ostatnie okrążenie, także... No, panowie, muszę was rozczarować. Przegraliście. Fuksem. Okej, kontynuuj zwiedzanie. Co ja tu jeszcze znajdę ciekawego? Okładka do Streetcar Magazine, okej. Ale, kurczę, nie chcę za bardzo tego żółtego auta na jakąś okładkę dawać. Gdzie to jest? O, w mordek, to daleko. To mi ucieknie, czy nie? W sumie pojechałbym sobie w tamte dzielnice. Jadę na wycieczkę. Ten odcinek skończymy taką wycieczką do innego tam miasta. Czy to, co to tam jest. Przy okazji zobaczymy sobie, ile to auto wyciągnie. Mniej więcej.
Auto ma turbo, poprzednie nie miało. A ciekawe, czy tamte auto dalej mam, czy jakoś jeszcze coś się z nim stało. W sumie musiałbym skoczyć do garażu i wtedy się dowiem. O mordę, jak wyskoczyło mi autko. Nie pobijaj mi karoserii! W ogóle te szyby mają taki efekt rozwalenia, ale tak naprawdę są dobre. Nice. Sobie prze... Oho, coś tu jest. Aha, to jest ten wyścig. No dobra. To mnie w tym momencie nie interesuje. To są jakieś światełka takie śmieszne. Aha, bo to jest od fontanny. To nic, to też mnie nie ciekawi. W takim razie... Co to jest? To jest jakiś wyścig tego, od sponsora. Przydałoby się zaraz to pojechać. Jak się hajs zgadza, to trzeba być ok. Tu jest jakieś światełko, ale jest brama, więc nie wiem, o co chodzi. O, tu jest jakiś ziomek, co chce się ścigać, tak? Objąłeś prowadzenie, to dobrze, bo on się wywalił. Tak, tylko że mi coś palec zaciążył na strzałce i skręciłem gdzieś niepotrzebnie. Okej, nagroda, że ktoś nie wiedział, gdzie ma jechać, to ja wygrałem. To jest świetne. O, może drugiego jeszcze tak złapię. On będzie chciał nawrócić, a ja pojadę w inną stronę i będzie, że ja mam prowadzenie i wygram sobie. No, mogę spróbować w sumie. Dogoń mnie, gościu. Kurczę, teraz sobie odjadę od tego, co miałem jechać. Chwilę, mi ten typ ucieka faktycznie. To jest jeżdżę. No bez sensu taki wyścig. Muszę go zepchnąć gdzieś, bo ja to tak nie mam szans go zostawić w tyle. Chociaż nowo metry się różnią. To nie wiem, muszę na niego poczekać i go wywalić. Ja bym najchętniej zawrócił. Straciłeś prowadzenie? Cieszę się z tego. O kurde, chociaż już chyba nie. O, w dupę, gość co pojechał. Ja to auto co katuje, no masakra. Do tej okładki dzisiaj nie dojadę. Znaczy to auto się już na okładkę nadawać nie będzie po tym wyścigu. Dobra, doganiamy pana już. Nie no, coś pięknego. Jeden zakręt, drugi zakręt, trzeci zakręt i zawodzamy o wszystko. Dobra gościu, bo mi wszystko wzięłaś na nerwy, muszę cię dogonić. Ty jedziesz w ogóle? Po prostu drogę, serio? Objąłem prowadzenie? Okej. Okay. Jadę gdzieś. Ja już się połapał, gdzie ja jadę. On może jeszcze zdążę zwiać. Nie, już chyba nie. Albo i zdążę. Jakby nie tyle zakrętu, to bym na luzie to zrobił. W sumie on się teraz nie będzie rozpędzić. Ale to spoprałem. Ale to spoprałem. Ewentualnie mógłby się... Nie, on se skrócił drogę, super. Mogę tych ludzi poprzestraszać, żeby mu zajechali drogę czy co, nie wiem. Chyba nie zadziała. Dobra, jaką tu trasę wybrać? Pojadę tędy. Tu jest coś w miarę znośnego. Wow, ale droga.
wyzwanie dla zawieszenia. Więc pojedziemy znowu tutaj, on niech mnie dogoni. Bo gdzieś wywalę znowu. On też, on zawsze jak mnie dogoni, to chce gdzieś nawrócić. To jest świetne. Dobra, stówkę zarobiłem. Teraz szukam tej gwiazdki. Gdzie jestem? Ojejku. Już nie wiem, czy w tym odcinku mi się opłaca tej gwiazdki szukać. Pojedziemy tylko ten jeden wyścig tutaj, co jest ten X-em zaznaczony. Bym się zajął takimi bzdurami. Fajnie, nie zdążyłem Entera kliknąć. Nadchodzi wielkie wyścig. Wypracuj sobie najwyższą pozycję, a staniesz się smacznym kąskiem dla sponsorów. Łap kluczyki, wskakuj do auta i wrzuć jedynkę. Okej. To mnie zmotywowało do zwycięstwa. Taki piątkowy super odcinek. Czekaj, czy uda mi się to na piątek wrzucić. Ten odcinek teoretycznie powinien być w piątek. Wow, ale trasa porąbana. Wypchnął mnie, czerwona kartka. Z uwzględnieniem tego, że ja mogę wypychać. Widzę, że na ręcznym tu nawracanie się na tych nawrotkach mnie opłaca. Jej, co za wyścig od nowa. O, ale fajnie brzmiało to odcięcie już. Okej, teraz tak wiele nie straciłem. Oni zwalniają to po prostu. Ten co sobie zrobił kółeczko, wywalił się gdzieś. Kiepsko to zrobiłem, ale jeszcze jest szansa, żeby to jakoś naprawić. Ale tu delikatnie zawadziłem tylko. Jeszcze muszę się wszczelić tu gdzieś po wewnętrznej, go wypchnąć. Może tu? Nie, to był głupi pomysł. To był zły pomysł. Dobra, ale utrzymanie się go jest dobrym pomysłem. O, dzięki ziomek. Oj, ty już nie musiałeś. Doceniam, ale nie było trzeba. Już sobie radziłem. Okej, to trochę zmaściłem teraz, bo jakby to było w rzeczywistości, to jest ten plus, że ja widzę wtedy, gdzie jest ten dokładnie zakręt i jestem w stanie to jakoś wyczuć, jak to tutaj zarzucić. Niestety tego nie mam takiej możliwości. Ej, to jest beznadziejne do wypychania. Właśnie zepsułem wyścig, muszę jeszcze raz. Że teraz się uda. Co i tak wątpię. Ja coś im zrobiłem. Mam nadzieję, że nie wkurzyłem tylko, ale coś jeszcze jakoś tutaj. Okej, okay, jestem na prowadzeniu póki co. Chciałbym to utrzymać. O, powywracali się wszyscy. Yeah! Easy mod teraz. Mogę się skupić na dobrej jeździe zamiast na wypychaniu ich. Ojej, jaki głupi zakręt. Tu w ogóle dwa poziomy trasy się nakładają na siebie. To jest fajnie, ciekawie zrobione. Za późno zacząłem hamować. Tutaj w lewo. Jejku, jaka ta trasa jest porąbana. Dobra, gdzieś jadę. Na razie nawet do przodu.
Okej, tu w miarę to wyszło. To jest ten najgorszy, najbardziej znienawidzony typ zakrętu dla mnie. Chociaż jak się weźmie go szeroko, to fajnie wychodzi. Dobra, jestem na tej trasie. I nawrotka teraz. No i wyszło nawet. Dobra, mamy pętelkę. Ale już tego auta nie lubię. Tu by wolałem jeździć. No nic, jakoś to przebolejemy. Miał to za darmo, to nie ma się co dziwić, że tak kiepsko się nim jeździ. To było ostatnie, czy tam były jeszcze lepsze? Nie wiem teraz. Tak się porwałem głupio na nie. Trzeba by zobaczyć na dragu, jak się spisze, bo to w sumie tylko na dragach już tak nie miałem szans. Tak, to jeszcze jakieś tam minimalne szanse miałem. Tego auta w ogóle nie zarzuca tak samym gazem, trzeba dopiero ten jakoś przyhamować. Ojej, nie miałem o to zawadzać. Dobra, ale to ostatnie już okrążenie jest, także będzie... Także już z górki. O, tam mapa. Teraz co wyjadę? Aha, teraz prosto wyjadę, dobra. Jeden gość już widzę, jest blisko mnie. Muszę się pilnować. Bo tu nitro w razie czego nie mam. Ale tu już jest koniec, także... Wygrałem! Okej, okay, dalej. Dalej. Kontynuuj zwiedzania i przeskoczymy sobie teraz do... To to jakaś temat maska. Nie chcę żadnej maski, walczy się. Przeskocz do garażu. Wybierz samochód. To ma prowadzenie troszeczkę mniejsze, ale... No przyspieszenie i prędkość maksymalna różni się. Trzecie miejsce? Odbierz swój darmowy samochód w sponsorskim sklepie. Wow, mogę samochód odebrać. Darmowy. Dobra, to tyle by było w tym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym.